ustawy opracowania projektu uchwały Rady Miasta dotyczących zasad wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie. W międzyczasie odbyły się, z tego co wiem, chyba dwa spotkania robocze, gdy już sobie pewne kwestie pomijono. I dlatego, jeżeli Państwo pozwolicie, to poprosiłbym o to, aby przedstawić rezultaty prac grupy roboczej. Tak, dziękuję bardzo panie prezydencie. Szanowni Państwo, rzeczywiście spotkaliśmy się dwa razy w grupach roboczych i serdecznie dziękuję za to spotkanie, ponieważ to była prawdziwa praca i też duże zaangażowanie organizacji pozarządowych, które tutaj wiele wniosły, ale oprócz tego, żeby to była prawdziwa praca, to nie może być tylko głos organizacji pozarządowych, ale zweryfikowanie tego głosu od razu przez Państwa urzędników i to było bardzo cenne. Dziękuję serdecznie za obecność i cenne głosy i z Drapik, pana dyrektora z IKIT-u, pana Marcina Korusiewicza i wszystkich Państwa, którzy tam z nami wspólnie pracowaliście. Ustalenia nie są być może imponujące, ale udało nam się przynajmniej przez te dwa spotkania. Co jest bardzo cenne, jeszcze to dodam, bo jeżeli Państwo byście chcieli sobie uzupełnić wiedzę dotyczącą tych spotkań, to były one nagrywane i Przejrzysty Kraków, Fundacja Stańczyka zamieściły to w internecie też dla prac przyszłych zespołów do podpatrzenia. Tak jak powiedziałem, te ustalenia może nie były imponujące, ale przynajmniej udało nam się wysłuchać argumentów, też to, o co bardzo zabiegaliśmy, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób te nasze propozycje, ale również propozycje radnego Jaśkowca, w jaki sposób są do zrealizowania wykonawczo, tak? Bo to jest tak naprawdę, uważaliśmy, największy diabeł, który tkwił w tych szczegółach, żeby budżet partycypacyjny udało się zrealizować, więc dowiedzieliśmy się, w jaki sposób kampania informacyjna powinna przebiegać, w jaki sposób powinna przebiegać weryfikacja projektów potem i możliwość ich wykonania w ZIKIT-cie oraz również od pana z biura skarbnika dowiedzieliśmy się, jakie są możliwości potem dalej procedowania z tą kwotą. Mamy na pewno ustalenia, które są dla nas wspólne i takie zgodziliśmy się co do tego, że powinien być wspólny harmonogram dla budżetu partycypacyjnego miejskiego i dzielnicowego, ponieważ trzeba to zrobić wspólnie, wspólnymi spotkaniami, nie można tego rozdzielić, bo mieszkańcy, mówiąc kolokwialnie, zwariują, jeżeli będą musieli przychodzić i debatować najpierw o sprawach miasta, potem o sprawach dzielnic. Musi być wspólna w związku z tym promocja i też powinna ona wystartować w momencie, kiedy już będzie ustalone, ile będzie spotkań, jakie będą spotkania, w którym miejscu, to wszystko na tym się opiera promocja, więc potrzeba na nią przede wszystkim na rozpoczęcie czasu, żeby ją dobrze rozpocząć, a potem trzeba jednak czasu, żeby ją dobrze zrealizować i też dobrze zaplanować jako kampanię i strategię marketingową, bo uważamy, że budżet partycypacyjny powinien być promowany jako duże wydarzenie dla Krakowa, ale też powinna ta kampania prowadzić do tego, że budżet partycypacyjny stanie się pewnego rodzaju modą, także mieszkańcy będą przez taką modę chcieli się również angażować w życie miasta i to jest bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego, potem zanim pójdzie dopiero edukacja i to wszystko, co budżet partycypacyjny powoduje. Nie mamy zgody co do nazwy, czy to powinien być budżet partycypacyjny czy obywatelski, ale to najmniej istotne moim zdaniem w tym momencie. Mamy również zgodę co do tego, że w 2015 roku powinniśmy pracować nad budżetem na 2016, czyli rozpocząć już cykl prawidłowy, dwuletni cykl budżetu partycypacyjnego. No a tutaj wiele niewiadomych. Po pierwsze, nie wiemy, jacy będą radni, nie wiemy, jaki będzie prezydent i też jakie będą decyzje co do kontynuacji, ale powinniśmy się tutaj dobrze też przygotować do tego, żeby przynajmniej zasygnalizować, że budżet partycypacyjny to jest cykl i dopiero po kilku latach wykonanie budżetu partycypacyjnego można ocenić jako udane bądź nie. Budżet partycypacyjny zawsze musi być cyklem rozpisanym na lata, z tą koniecznością deklaracji kwoty, której jeszcze nie znamy. To, do czego nie mamy zgody, to w dalszym ciągu jeszcze harmonogram, czyli to, kiedy zakończymy głosowanie, chociaż po ostatnim spotkaniu grupy roboczej
skłaniam się do tego, żeby tutaj odnaleźć kompromis w takiej granicznej dacie jak wrzesień, ale to już bym chciał, żebyśmy temu poświęcili też dzisiejsze spotkanie. Mamy też i też bym chciał, żeby rozwinięcie tej mojej wypowiedzi było w wypowiedziach, jeżeli Państwo pozwolą, w wypowiedziach członków zespołu. Udało się członkini zespołu pani Annie Pasiece z Biura Inicjatyw Społecznych przygotować taki bardzo roboczy dokument, który mógłby być dla Państwa do przejrzenia, a jeżeli mógłbym prosić, poszło to mailem do wszystkich, ja mam to wydrukowane, jeżeli ktoś by chciał, więc Państwo mogliście się zapoznać, a to potem w takim może razie rozdam w takim razie kopię, może zrobię to tak, przepraszam, roboczo w momencie, tylko że to trzeba rozdzielić po dwa, przepraszam, bo tam sobie nie powiem. I jeżeli mógłbym Cię, Aniu, prosić o to, żebyś syntetyczną wersję tego dokumentu teraz przedstawiła ustnie. Zrobić takie mapy zasobów w swoich dzielnicach, tak? Żeby mieć możliwość zdecydowania
i wysyła wszystkim urządzeniami kanałami. Później po głosowaniu następuje weryfikacja wniosków w jednostkach miejskich. No i na końcu następuje... Po głosowaniu? Proszę? Po głosowaniu. Następuje weryfikacja wniosków, czyli do głosowania dopuszczone są te wnioski, które które mogą być realizowane. Na końcu następuje też ewaluacja całego procesu, w jaki sposób to należało zaplanować. Myślę sobie tak, że na harmonogram należałoby nałożyć szczegółowe etapy realizacji tego procesu, do których powinniśmy się zgodzić. Nie wiesz do tego, że to jest bardziej wyjście z dyskusji i punkt wyjścia niż coś, co jest już jakby się pod prawdą objawiono. Należałoby ustalić również taki podział ról, bo bardzo chciałabym, żeby ten cały proces był jednak skoordynowany. Żeby było wiadomo, za co odpowiadają dzielnice, za co odpowiadają jednostki miejskie. I wydaje mi się, że to bardzo łatwo można zrobić, ponieważ po naszym spotkaniu z przedstawicielami rządu wiemy, że jest dużo dobrej woli, żeby zrobić to dobrze. Natomiast można właśnie z zespół koordynacyjny powiedzieć, że to jest każdego wydziału, żeby każdy wydział miał jasność konkretną na tym temat. Trzeba opracować dokumenty, procedury, no i wówczas można przejść do każdego organizacji związanych ze szkołami. No i chciałabym, żeby nad procesem ewaluacji zastanawiać się również już teraz, planując całość. Czyli to jest takie podejście, jakim my pracujemy w organizacjach pozarządowych projektowych, tak? Diagnoza problemu, cele, zasady działania, na podstawie rezultaty, że nie jest to też tylko i wyłącznie praca organizacji pozarządowych, metody projektowe i praca według harmonogramu i określonych celów jednak się sprawdza wszędzie. Dziękuję serdecznie za tą syntezę. Możemy chyba przejść do kolejnego punktu. Jest propozycja, abyśmy usłyszeli stanowisko jednostek miejskich, Wydziału Budżetu, Wydziału Rozwoju i Zyki na ten temat. Więc to jest jakby do harmonogramu.
miasta, organizacją pozarządową i razem przez stworzenie budżetu. Jedną jeszcze taką uwagą, którą stwierdziliśmy, że na początek można wnieść do uchwały, to jest skupienie się na zadaniach inwestycyjnych i remontowych. Budżet partycypacyjny to są też projekty miękkie, na przykład organizacja jakichś spotkań integracyjnych, mieszkańców, pikników i to tylko tyle, żeby te inwestycje i remonty nie zdominowały na przykład projektów miękkich. Dziękuję. To z tego, co pan przewodniczący mówi, to wynika, że tam są jakieś wspólne możliwości dogadania tych terminów, ale do tego dojdziemy. A propos tych terminów, harmonogramu, rozumiem, że nam z panem roboczym podzieliliśmy to jakby dwuetapowo na przyszłość robimy i zamysł jest taki zgodnie z zarządzeniem pana prezydenta, chcielibyśmy się wpasować w terminy planowania budżetu tak, aby te zadania inwestycyjne znalazły się w projekcie budżetu, czyli kończymy etap w miesiącu wrześniu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budżetu 2014 roku, to z punktu widzenia naszej jednostki warunek jest taki, że musielibyśmy mieć sygnał najpóźniej do połowy roku, jakie zadania musielibyśmy zrealizować, pod warunkiem, że nie będą to inne zadania, bez pozwoleń na budowę i dodatkowych uzgodnień, tak aby wykonać zadanie i zapłacić w danym roku budżetowym. To mamy już uwagi do tego wszystkiego i teraz przechodzimy do punktu, który jest, jak widzę, największym problemem, to znaczy harmonogram przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego. Z rozbiciem na dzielnicowy ogólny miejski. Proszę bardzo, przyjaciół. Ja mam taką rozproszenie, bo na tym skole roboczym na pewno zgadzaliśmy się do tego, że pewne etapy są na pewno zależne od urzędów, które będą musiały je zrealizować. A tutaj z tych wypowiedzi rozumiem, że są co do tegorocznego budżetu trochę rozbieżne stanowiska. To znaczy ZIKIT wyraźnie mówi, że musiał mieć zadania powiedzmy na koniec czerwca, czyli tak naprawdę głosowanie musiało być na koniec czerwca, no, tak zrozumiałem, czy dobrze. A z drugiej strony Wydział Rozwoju mówi o wrześniu, no i tu jest taka sytuacja. A ty nie ma już Korusiewicza, ale myślę, że poświęciliśmy 4,5 godziny pracy w grupie roboczej, żeby udowodnić, że ten czerwiec jest po prostu nierealny i nawet w roku 2014 musimy się zgodzić co do tego, że zamykamy etap głosowania we wrześniu. I wydaje mi się, że w tym momencie zespół już jako całość powinien podjąć decyzję jasną i klarowną, że w 2014 zamykamy etap głosowania we wrześniu. Chociaż, jak rozumiem, nie ma co do tego pełnej zgody, ale mówimy o tym roku. Tak, to jest. Decyzja, jak długo będzie trwała weryfikacja uzależnia harmonogram, to była suwerenna wypowiedź z ZIKIT, więc tutaj trochę pan przekonał i to powinien sobie zabrać. Znaczy tak, po pierwsze, ja rozumiem, po pierwsze powinniśmy wiedzieć, ile mniej więcej jednostki, w szczególności ZIKIT, potrzebuje czasu przy oszacowanej jakiejś liczbie projektów, które będą dane. No to jest moim zdaniem krytyczne wąskie gardło, które jest. Jeżeli Państwo dostaniecie 300 projektów, prawda, no to ile Państwo szacowaliście,
ile czasu na to potrzebujecie i rozumiem, że to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, ze względów budżetowych zależałoby nam, myślę wszystkim, żeby jak największa grupa zadań była sfinansowana i wydana w roku 2014, ponieważ jeżeli nie, będziemy mieli potem przenoszenie tego na kolejne lata. To jest druga sprawa i tutaj jakby sugerowałbym zastanowienie się, ile realnie potrzebujemy czasu i czy w związku z tym takie rozdzielenie głosowania na przykład czerwcowe i wrześniowe jest sensowne. Bo to tak naprawdę do tego się sprawa sprowadza, prawda, że w przypadku miejskich wygląda to trochę inaczej, w przypadku dzielnicowych trochę inaczej. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Więc jak chciałbym się przychylić do tej opinii, bo wydaje mi się, że niepotrzebnie ustalamy z góry, że to ma być jakby jeden termin. To znaczy, są plusy, są minusy przeprowadzenia tego głosowania, znaczy głosowania do dzielnic do miasta w jednym terminie. Chciałbym po prostu przedstawić sobie, oczywiście plusem jest to, że łatwiej będzie komunikować to społeczeństwu, łatwiej organizacyjnie będzie sobie z tym poradzić, będzie przypuszczalnie wyższa frekwencja, bo nastąpi jakaś tam synergia, będzie więcej czasu na obywatelny proces. Ale nie można nie zauważać również plusów rozdzielenia tych dwóch budżetów. Po pierwsze, można ewentualne błędy popełnione w fazie realizacji dzielnic skorygować w fazie miejskiej. Po drugie, jest dłuższy proces i bardziej rozciągnięty w czasie informowania mieszkańców o tym. I de facto mamy dwa punkty kulminacyjne. Czyli po prostu jakby najpierw informujemy o dzielnicach, później informujemy o mieście, przygotowujemy tych mieszkańców do nauczenia się tego procesu. Po trzecie, jest mniej pracy na zarówno dla urzędników, jeśli chodzi o proces weryfikacji tych wniosków i nie wpadą w wakacje, jak i dla rad dzielnicowych, dla organizacji towarzyszących. Możemy po prostu jakby te dwa procesy rozdzielić i lepiej się przyłożyć do każdego z nich osobno. Wydaje mi się, że jakby ten proces edukacyjny rozciągnięty i również ten proces informowania, no może jakby taki stały przekaz wprowadzić w debacie publicznej. No i ostatnia wątpliwość. Jak będzie funkcjonowała, jak skuteczna będzie kampania informacyjna obydwu tych budżetów we wrześniu i pod koniec sierpnia, gdzie jeszcze są wakacje, na przykład studentów jeszcze w wrześniu w ogóle w mieście nie wystarczy. To jest jakiś tam problem realny, na pewno obniży on frekwencję, więc ja bym szczerze mówiąc postulował rozciągnięcie tego na czerwiec, na dzielnicę i nawet na początek października miejski, żeby tą frekwencję podnieść i żeby studenci też mają prawo zagłosować. I chciałbym powiedzieć, że są pewne wątpliwości oczywiście odnośnie tego, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić do końca czerwca z tym procesem również dzielnicowym. Ale dzielnica pierwsza w zeszłym roku rozpoczęła ten proces później, bo myśmy dopiero w lutym powołali komisję. Dopiero w marcu komisja się konstytuowała dla swojego przewodniczącego. Mimo tego udało się do końca czerwca przeprowadzić ten proces, zrobić dwa spotkania z mieszkańcami, paręnaście godzin konsultacji rady dzielnicowych. W sumie zgłosiło się 20 projektów, znaczy mieszkańcy zgłosili 20 projektów i osiągnęliśmy frekwencję na poziomie prawie 1000 osób, mimo że głosowanie było tylko w trzech komisjach, jednej lokalnej i tylko przez dwa dni jeszcze 40 osób w Umbar. Więc to nie jest tak, że się tego procesu nie da dobrze, bo jakby to, co pani... Właśnie panie radny, dobrze, bo chodzi o jakość też, tak? Bo te liczby nie mówią o jakości. Okej, dziękuję za ten komentarz. Natomiast wydaje mi się, że z tego, co pani Anna Kosika przedstawiała, to większość z tych założeń myśmy w naszym procesie zrealizowali, mimo tego, że czas był bardzo ściśnięty. I teraz pytanie, czy po tym, jak mamy wspólne doświadczenie z realizacji, nie jesteśmy w stanie tych dokumentów, tych procedur, które już mamy opracowane, w szybki sposób przenieść na te dzielnice. Ten proces dzielnicowy zakończy do czerwca, a ten proces miejski, który jest jakby większy, jeśli chodzi o skalę, rozciągnąć. Też ja nie stoję jeszcze tym na stanowisku, czy tak musi być, ale chciałem po prostu pokazać moim zdaniem plusy i minusy. To jest takie wprowadzenie mieszkańców w pewien rytm, co miesiąc głosowania. To się wybory pana, samorządowe, to tak to się przyzwyczaili, że w którąś niedzielę do wrócenia. Ja chciałem tutaj powiedzieć, że dla dzielnic to w pewnym sensie nie jest nic nowego realizowanie jakichkolwiek zadań. W budżecie partycypacyjnym mówi się nie tylko w mieście, ale w całej Polsce, bo to dziś modne słowo i określenie, mówi się od długiego czasu, więc nie jest w pewnym sensie zaskoczeniem dla mieszkańców, że coś takiego powstaje i w tej chwili się wdraża.
administracyjnym, jaki jest wśród zadań powierzonych dzielnicom, następuje podobna sytuacja, czyli do maja, czerwca dzielnice muszą podjąć uchwały konkretne i przedstawić pewne zadania do realizacji. Natomiast jest pewien określony w procedurach czas, kiedy jednostki te biorą te zadania, przecież to też jest kilkanaście, nieraz kilkadziesiąt tych zadań, które muszą zostać zweryfikowane, więc nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Problem powstaje innej natury. Jeżeli to będą zadania typu, no jak ładnie to brzmi, miękkiego, czyli typu zakupowego, czy imprezowego, czy że trzeba coś zarezerwować, sprawa jest bardzo prosta w pewnym sensie. Nie wymaga to długiego czasu przygotowania. Natomiast jeżeli to będzie zadanie inwestycyjne, nie typu remont chodnika, który też jest prosto mówisz i masz, tylko przygotowanie zadania, które wymaga albo decyzji, albo zgłoszenia, albo jakiejkolwiek decyzji i wielu uzgodnień, to stwarza pewien czas, który się wydłuży. I pytanie, czy w tym roku, w tym procesie, my chcemy zdążyć z jakimiś zadaniami bardziej skomplikowanymi, to się oczywiście okaże, że nie bardzo jesteśmy na to przygotowani, bo może to wymagać większego przygotowania inwestycyjnego. Natomiast jeżeli to będzie projekt typu miękkiego, no to myślę, że czerwiec czy wrzesień to i tak jesteśmy w stanie zrealizować. Ale czerwiec jest zawsze taką granicą, gdzie dzielnice i tak muszą podejmować wszystkie uchwały, zarówno co do placówek, remontów na przyszły rok. Tak? Tak jest, ale jeżeli mówimy o projektach miękkich, to wystarczy, że to będzie w czerwcu. Natomiast jeżeli mówimy o przyszłorocznym, oczywiście o projektach, które wymagają decyzji, pozwoleń i zgód, no to jest to sprawa. Ale to tak oznacza, że je trzeba wpisać do rezerwy na następne lata, no bo się nie może. Niekoniecznie musi to oznaczać, że trzeba wpisać do rezerwy na następne lata, bo oczywiście zawsze pozostaje pytanie, czy pieniądze niewykorzystane mają zostać przenoszone, czy one po prostu zostają w budżecie, bo tak to powinno być. Gospodarze Waszym ustawiliśmy na dobrą sprawę kwestię budżetu ogólnomiejskiego i dzielnicowego lokalnego, że będzie do września jakby ten taki deadline, ale jakby lat następnych. Ale rozumiem, że sytuacja od 2014 jest taka, żeby już zastartować, to była propozycja, żeby to zrobić do miesiąca czerwca i to pewnie chciałem uświadomić. Jeżeli chodzi o kwestię weryfikacji, jak Pan Przewodniczący pytał, wydaje mi się, że takie zadania miękkie przy założeniu, że mając doświadczenie roku ubiegłego jest to około 20 projektów na dzielnicę, 18 dzielnic, jeżeli miałem to płynąć około 360 wniosków, to ZIP-itu miesiąc przy miękkim jest to takie minimum, co jeżeli chodzi o weryfikację. Natomiast jeżeli chodzi o duże zadania związane z pozwoleniem na budowę, etc., chcielibyśmy mieć trochę więcej czasu. Minimum teraz to podpadło. Problem tak naprawdę nie jest problem, ale problem, który jest ciężki do rozstrzygnięcia i tych głosów w działu budżetu i CIPIT-u to widać, to jest z jednej strony oczekiwanie organizacji pozarządowych, że zrobimy to jak najpóźniej w tym roku, bez mała w październiku. Z drugiej strony no, jest oczekiwanie, że jeżeli mamy zrealizować jakieś zadania w ramach tego budżetu obywatelskiego, w ramach puli środków, które są w tym roku wskazane, no to musimy rozstrzygnąć to do końca, przeprowadzić głosowanie do końca czerwca. No z tego co wiem, to organizacje stawiają sprawę jasno, że oni nie będą uczestniczyć, przynajmniej na Facebooku taka informacja się pojawiła, w pracach nad budżetem obywatelskim, jeżeli ten harmonogram będzie kończył się na 30 czerwca, co oczywiście też jest pewnym stanowiskiem granicznym i trudno z nim polemizować. Natomiast z drugiej strony jest też oczekiwania, zwłaszcza dzielnic, aby jednak te zadania w tym roku wskazać i zrealizować. No, jest też stąd też taka nasza inicjatywa na następnym zespole, aby